15 zwycięstw i jedna porażka. Tak wygląda obecny bilans wrocławskich szczypiornistów w drugiej lidze. Siódemka Śląska zdecydowanie prowadzi w tabeli. W takich sytuacjach łatwo o niepotrzebną boiskową dekoncentrację i na to właśnie między innymi uczula swych młodszych kolegów czołowy gracz wrocławian. Wiadomo, że to jest młody zespół, trzeba ich non-stop mobilizować, non-stop muszą wychodzić skoncentrowani na mecz, bo sam jak wiadomo sport jest taki, że przy każdym spotkaniu może się noga gdzieś tam powinąć. W niedzielę niepokonany w hali Orbita Śląsk podejmie Orlika Brzeg. Lider jest zdecydowanym faworytem starcia z ostatnią obecnie ekipą w tabeli, ale w Brzegu wygraliśmy zaledwie 3 bramkami, przypomina i ostrzega Daniel Grobelny. Ten mecz nam troszeczkę pokazał, że trzeba grać do samego końca. Zawodnicy wyjdą podwójnie skoncentrowani na ten mecz, tym bardziej, że non-stop wspominają ten mecz, że do samego końca graliśmy, było ciężko, no ale się udało. Trener Śląska Tomasz Folga będzie mieć do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Będzie zatem kogo i co oglądać. I to nie tylko na boisku, bo organizatorzy jak zwykle przygotowali dla kibiców dodatkowe atrakcje. Standardowo nagrody, konkursy, swoją osobę zapowiedział Karol Bielecki, także całą młodzież, wszystkich kibiców zapraszam na mecz. Oczywiście wejście jest darmowe. Niedzielne spotkanie wrocławskich szczypiornistów rozpocznie się o 14:30 w hali Orbita.